Znamy drugi i szósty wyraz pewnego ciągu arytmetycznego. Na tej podstawie mamy wyznaczyć pierwszy wyraz i różnicę tego ciągu. Wystarczy znać definicję ciągu arytmetycznego. W tym ciągu każdy kolejny, następny wyraz otrzymamy, dodając do wyrazu poprzedniego stałą różnicę r. Teraz, aby z wyrazu drugiego dojść do wyrazu szóstego, musimy tych różnic dodać 4. To nam daje takie równanie: 7 plus 4 różnice równa się 17. Stąd 4r jest równe 10, zatem różnicą naszego ciągu jest 2,5. Teraz, aby otrzymać pierwszy wyraz z siódemki, z wyrazu drugiego, wystarczy odjąć od siódemki 2,5. To nam daje takie rozwiązanie. Różnica to 2,5, a pierwszy wyraz to 4,5.